Panie prezydencie, od tego roku zmieniają się kwestie dotacji organizacji pozarządowych. Jak to będzie wyglądało od 2011 roku? Przede wszystkim chodzi o kluby sportowe, ponieważ od 1 stycznia ośrodek sportu i rekreacji przekształca się z jednostki budżetowej w zakład budżetowy. Może to jest mało zrozumiałe dla przeciętnego słuchacza, ale rzecz polega na tym, że będzie to podmiot bardziej samodzielny. Musimy zmienić zasady finansowania klubów sportowych. To, co do tej pory było finansowane tylko w zakresie utrzymania trenerów w klubach sportowych, będzie musiało być zwiększone o wynajem pomieszczeń. Jako że zakład budżetowy, czyli nasz ośrodek sportu i rekreacji, będzie musiał pozyskiwać dochody właśnie w taki sposób. Zmienia to strukturę finansowania, bo większe pieniądze przeznaczymy teraz na kluby sportowe, a mniejsze na bezpośrednią dotację do ośrodka sportu i rekreacji. Problem będzie w tym roku, dlatego że stosunkowo późno będzie uchwalony budżet miasta i przez to konkursy dla klubów sportowych też opóźnione. W normalnym trybie, kiedy budżet jest uchwalany zgodnie z ustawą do 31 grudnia, ten problem czasowy nie istnieje. Natomiast w tym budżecie, ze względu na wybory, następuje przesunięcie do połowy lutego. Mam nadzieję, że uda się rozmówić z Radą w taki sposób, żeby zagwarantowała środki, które są w tej chwili w planie budżetu, nieco wcześniej i wcześniej będziemy mogli wystartować z konkursami, ale jeżeli to się nie zdarzy, to dopiero od marca będzie można robić finansowanie. Próbujemy to rozwiązać taką techniką, żeby przyspieszyć trochę zobowiązanie Rady do utrzymania tych środków. Z tego co wiem, to w kłopotliwej sytuacji może być Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, które już ma jakieś obawy co do finansowania ich jakichś zajęć. Tak, to jest to jednostka, właściwie instytucja podległa bezpośrednio starostwu i w naszych planach ona nie odgrywała jakiejś znaczącej roli, dlatego że na dobrą sprawę nie mamy żadnych rozliczeń z tą jednostką. Do tej pory użytkowała ona nieodpłatnie pomieszczenia sportowe, natomiast zgodnie z tą zasadą, która jest przyjęta dla zakładu budżetowego, trzeba będzie zmienić sposób przepływu finansów. Rozmawialiśmy dzisiaj ze starostą Leszkiem Burczykiem. Uzgadniamy to w ten sposób, że wspólnie oba samorządy spiszą porozumienie w tej sprawie i myślę, że postaramy się z tego impasu wybrnąć.